O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Marta Frey, polska malarka i ilustratorka i animatorka kultury. Prezeska zarządu Fundacji Kulturoholizm. Marta ma na swoim koncie również kilka książek, m.in. komiks Dromaderki, wydany przez Centralę Mądre Komiksy. Najbardziej zapewne wam znana z tworzenia memów feministycznych, krytycznych, komentujących rzeczywistość. Cześć Marto, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam wszystkie i wszystkich. Myślę, że jedną z najbardziej znanych twoich serii obrazów jest seria Jestem silna, bo. Jest to seria, do której otrzymywałaś dokończenie tego zdania od kobiet, które się do ciebie odzywały i wysyłały tobie, dlaczego są silne. I na tej podstawie i też na podstawie nadesłanych zdjęć tworzyłaś te obrazy. Więc może tak na początek i na taką w cudzysłowie rozgrzewkę. Marta Frey jest dziś silna, bo... Jestem silna dzisiaj. Jestem silna, bo pozwalam sobie na słabość. Daję sobie ostatnimi czasy oddech, daję sobie przyzwolenie na to, żeby być zmęczona, żeby się sobą zająć, żeby odpocząć. Tak. Super, to weźmy się do jakiejś pracy i podpowiadajmy na pytania, więc... To, co tworzysz, twój charakterystyczny styl i ta charakterystyczna kreska są, myślę, już teraz bardzo rozpoznawalne, ale czy pamiętasz, jak to się zaczęło, kiedy i jak powstał pierwszy taki mem i o czym był ten pierwszy? O rany, ten pierwszy, prawda? Pamiętam, tak, pamiętam pierwszy i dzisiaj już bym takiego nie narysowała. Zresztą tak jest z wieloma, bo... To już trochę trwa, to było chyba z, nie wiem, 8-9 lat temu, a dla mnie te ostatnie lata są takie bardzo intensywne, jeżeli chodzi o takie kształtowanie światopoglądu, ale też takie poznawanie siebie, bo dopiero teraz tak naprawdę mam czas trochę zająć się sobą. Wcześniej zajmowałam się innymi. I dlatego wiele z tych memów już po prostu do dzisiaj nie powstało. I ten pierwszy również by nie powstał. Jest na nim taki XIX-wieczny dżentelmen, który poprawia sobie tutaj jakiś fular. Jest wzorowany, oparty na wizerunku pana Darcy'ego, którego w ekranizacji filmowej grał Colin Firth. I on tak patrzy na oglądających i mówi: kocham kobiety zadbane intelektualnie. To jest pierwszy, który powstał. Dlaczego dzisiaj już by nie powstał? Dlatego by nie powstał, bo ponieważ w tej chwili rysuję już tylko to, co jakby myślę, mówię i czuję sama. Zupełnie nie interesuje mnie, znaczy to był taki, wtedy miałam taki moment takiego odwrócenia, że chciałam jakby pokazać pewną inne modele funkcjonowania w popkulturze. Chciałam pokazać, że mężczyźni mogą i powinni przynajmniej w równym stopniu cenić intelekt, wnętrze i charakter jak zewnętrze i walory właśnie zewnętrzne. I było to takie mocno internetowe, no bo w internecie jednak to zewnętrzne jest niebywale ważne. Mam wrażenie, że coraz ważniejsze.
I to wtedy było takie trochę odreagowywanie tego kultu piękna i też no, wielu tysięcy lat sprowadzania nas do obiektów jednak głównie no, takich obiektów pożądania, obiektów estetycznych. I o tym to było. A teraz chyba mam bardzo duży problem z... W tej chwili mam taki duży problem z pouczaniem, z mówieniem, jak macie żyć, jak macie widzieć. Dlatego chyba bym nie zrobiła rysunku, na którym facet mówi, czego chce, co kocha. Bo nie jestem facetem. Mogę mówić jako kobieta, czego potrzebuję, czego pragnę. Natomiast nie, no mam w tej chwili taki moment, że bardzo uważnie dobieram treści. A czy ten moment przejścia od tworzenia, tak jak powiedziałaś, tych treści bardziej internetowych i tego nie to, co myślisz ty sama, do tego właśnie, że rysujesz to, co jest w tobie i o czym ty myślisz i czego ty chcesz i pragniesz, to był bardzo długi proces, w sensie to wymagało jakiejś dużej odwagi, czy to było zupełnie, przyszło ci naturalnie, że okej, teraz tworzę właśnie to, bo to jest w zgodzie ze mną. No myślę, że długo trwało, bo trwało długo i było bardzo mocno wspomagane terapią, ponieważ... No kilka lat temu, kiedy zaczęłam pojmować pewne mechanizmy rządzące tym światem, ja bardzo mocno widzę, że patriarchat, który nie jest popularnym obecnie słowem i pewnie jeszcze nie będzie długo, ale patriarchat, który system patriarchalny, w którym żyjemy, jest bardzo krzywdzący dla kobiet i dla mężczyzn. Ja to bardzo mocno widzę. Z dnia na dzień widzę to coraz mocniej i czuję to coraz mocniej. I kilka lat temu byłam w takiej fazie wielkiej niezgody na to i ciągłej walki, próby jakby ciągłego takiego napięcia walki i próby zmiany. Co jest bardzo wypalające i wyczerpujące, ponieważ jako jednostka nie mam takich szans, nie mam takiej możliwości, a ja jestem dosyć niecierpliwa i dosyć też taka całościowa, że ja rzucę po prostu wszystko. I w pewnym momencie poczułam, że odbijam się od pewnej ściany, że poczułam, że bardzo się spalam, że bardzo czuję się bardzo mało skuteczna i zrozumiałam, że właśnie jakby, że cały widz polega na tym, żeby znaleźć w sobie cierpliwość i znaleźć w sobie pokorę i znaleźć w sobie zgodę na to, że być może robię bardzo niewiele. Być może robię bardzo maleńki kroczek, a może milimetr, a może docieram do 5 osób, a może do jednej, a nie do 5 milionów, tak jakbym chciała, albo jeszcze 50 milionów. I jakby ta pokora i ta wytrwałość jest właśnie tym, o co chodzi w życiu. Ja to wciąż jeszcze przerabiam, wciąż się tego uczę, bo to nie jest takie proste, to się łatwo mówi. Ale każda i każdy z nas troszkę gdzieś, znaczy nie wiem czy każda i każda, ale wiele osób lubi oglądać efekty swojej pracy. Takie wyraźne, takie mierzalne, a to nie zawsze jest możliwe. A już zwłaszcza jak człowiek chce zmieniać światopogląd ludzi, jak chce zmieniać układ społeczny, no wtedy po prostu trzeba się mocno skupić na tym, żeby się nie zniechęcić, trzeba mocno skupić się na tym, że być może rozmowa, dotarcie do kilku osób jest już jakimś efektem. A nie trybuny pełne milionów zachwyconych osób, które skandują twoje imię. No i właśnie to jest praca, którą cały czas próbuję wykonywać ze sobą, czyli uwierzenie, że to, co robię, ma sens, niezależnie od tego, do ilu... niezależnie od tego, czy ile osób, czy to są bardzo duże, bardzo dużo jest odbiorczyni odbiorców, czy bardzo mało i czy wymierny efekt po prostu nie zawsze jest możliwy. Poza tym ja cały czas mówię o układzie, o pewnym porządku świata, pewnych postawach światopoglądowych, a te postawy się zmienia niezwykle powoli.
I nie robi się tego samej, tylko robi się to, jest to pewna synergia. Więc teraz też skupiam się na tym, żeby szukać osób, z którymi można działać. Skupiam się też troszkę na tym, żeby działać w przestrzeni też realu, a nie tylko wirtualu, ponieważ kilka lat temu dotarło do mnie, że w zasadzie żyję wyłącznie w internecie i że tak naprawdę nie mam żadnych relacji z ludźmi prawdziwych, realnych. I też próbuję to zmieniać. Wiesz co, ja zaplanowałam to pytanie troszkę później w naszej rozmowie, ale myślę, że to może być dobry moment na nie, bo ja jakiś czas temu zaczęłam zadawać ludziom dookoła i szczególnie właśnie gościom i gościniom mojego podcastu takie pytanie właśnie o sprawczość sztuki, o której już trochę powiedziałaś przed chwilą. I ono w mojej głowie, to pytanie brzmi, że czy myślisz, że sztuka ma moc odmienić rzeczywistość? Czy myślisz, że sztuka coś zmieni? Więc gdybyśmy mogły, proszę, pociągnąć ten wątek i tobie też pozwól, zadam to pytanie. Czy myślisz, że sztuka jest w stanie odmieniać rzeczywistość? Głęboko w to wierzę. Całe życie, odkąd pamiętam, wierzę, że tak. I to na bardzo różnych poziomach. Ponieważ jeżeli mówimy o społeczeństwie, to sztuka może moim zdaniem zmieniać społeczeństwo i zmienia społeczeństwo też na wielu poziomach. Może być na przykład sztuka krytyczna pokazuje to, co nie działa albo to, co źle działa. Ponieważ artystki i artyści to są zazwyczaj ludzie bardzo wrażliwi, często wrażliwsi od innych i z pewnym specyficznym spojrzeniem. W związku z tym mogą, ich sztuka może być pewnego rodzaju lustrem, które pokazuje społeczeństwu to, co złego się tam dzieje. W sposób na tyle niezwykły i na tyle przejmujący, że może docierać bardziej niż inne formy przekazu. Po drugie, nie tylko może być lustrem, ale moim zdaniem może też działać tak praktycznie, ponieważ w sztuce, która działa w ramach pewnych granic, możemy pozwolić sobie na więcej niż w rzeczywistości. I możemy potraktować sztukę jako pewnego rodzaju laboratorium. I w odpowiedni sposób możemy wypróbowywać tam pewne idee, pewne pomysły, które potem można już po wypróbowaniu i sprawdzeniu, że działa albo nie działa, albo tu tak, można potem przenosić to do innych dziedzin. I to się dzieje. Sztuka może zagrzewać do walki. Może budować społeczność, może budować więzi, może pełnić bardzo różnorakie role w grupie ludzi. A na poziomie jednostkowym, na poziomie indywidualnym, tak naprawdę sztuka może nam dać wszystko to, czego będziemy w niej szukać. Ponieważ jest tak ogromna ilość artystów, artystek i tak ogromna ilość sztuki powstaje i powstała, że tak naprawdę każdą naszą potrzebę możemy zaspokoić przez kontakt ze sztuką, a także przez jej tworzenie. Albo nawet może z mojej perspektywy przede wszystkim przez jej tworzenie. Dziękuję ci bardzo. Ja sobie zbieram te odpowiedzi od osób, którym zadaję to pytanie. Zastanawiam się też nad tym, bo ja jak obserwuję ciebie w internecie właśnie i to, co robisz, no szczególnie właśnie na Instagramie, to mam takie wrażenie zawsze, które mnie nie opuszcza, że te twoje memy są jak takie cięte riposty na to, co aktualnie się dzieje w naszej rzeczywistości, w naszym kraju. I wiesz, ja mam tak, jak chyba dużo osób, że bardzo często jakaś dobra riposta w ogóle przychodzi do mnie na długo po tym, jak już dyskusja się skończyła, no i jakby no trochę bez sensu dzwonić do kogoś i mówić, słuchaj, na twoje wczorajsze, na to, co wczoraj powiedziałeś, mam taką i taką odpowiedź jednak. I jak to jest właśnie z tymi twoimi memami? Coś się dzieje, jakaś wiadomość z kraju do ciebie dociera i ty natychmiast masz w głowie jakąś odpowiedź, czy jednak to jest proces, że to też właśnie do ciebie przychodzi po chwili dopiero? Różnie. Najczęściej jest to proces, bo no, bywa tak, że to od razu, że jest od razu, ale to jest rzadko. Pamiętam, że
Raz taki miałam taki strzał, właśnie Agnieszka Graf, kiedy przygotowywałyśmy razem książkę Memy i Grafy, wysłała mi zdjęcie naszego episkopatu, dużo panów w różowych czapeczkach i mówi, napisałam, zobacz to zdjęcie, zrób coś z tym. I od razu, jak tylko to zobaczyłam po prostu nad nimi taki napis różowy, o kobietach wiemy wszystko. I to rzeczywiście mi się po prostu pokazało jak na wyświetlaczu. Ale zwykle to jest żmudny proces, dlatego że ubranie, znaczy skrócenie mojej idei, mojego poglądu, mojej emocji przede wszystkim, skrócenie do jednego czy dwóch zdań, tak, żeby jeszcze mieć... pewności nigdy nie ma, ale mieć wysokie prawdopodobieństwo, że ludzie to zrozumieją tak, jak ja bym chciała, żeby zrozumieli, no to jest trudne. To jest trudne, ponieważ bardzo trudno jest tak skrótowo coś ująć w słowa. Dla mnie to jest trudne. Więc to zwykle trwa jakiś czas. Konsultuję to też często później z różnymi osobami, czy z rodziną najczęściej. I jakby to jest najważniejsze, bo ten rysunek jest już czystą przyjemnością i jest tylko, jak zawsze mówię, pełni rolę papierka od cukierka, ma być albo kolorów kwiatku. Ma zwrócić uwagę, przykuć wzrok, natomiast tekst jest najważniejszy i przekonałam się właśnie robiąc memy, przekonałam się, jak ważny jest i mimo najszczerszych chęci i mimo naprawdę dużego przygotowania i zawsze myślenia długiego, i tak nie mam żadnego wpływu na to, jak jest rozumiany. No pewnie na szczęście, no bo wtedy byłabym nad człowiekiem, a chyba bym nie chciała. I przekonałam się, że naprawdę jakby granice dowolności interpretowania tekstów są ogromne. Nie sądziłam, że tak duże. To znaczy, chodzi mi o to, że naprawdę my interpretujemy jedno, dwa zdania tak, jak tego potrzebujemy. I to jest jakby to, czego się dowiedziałam dzięki temu, że robię memy, i to jest taka dla mnie najistotniejsza chyba informacja, że tak naprawdę bardzo trudno jest przekazać jakąś myśl precyzyjnie. Ponieważ... intencje odczytującego, odczytującej, intencje słuchającego, słuchającej są niezwykle ważne. Ja bym nawet chyba się skłaniała ku powiedzeniu, że to jest niemożliwe przekazać coś w 100% tak, jak chcesz. W sensie, że 99% jest jednak chyba szans, że ktoś to zrozumie troszkę inaczej, troszkę inaczej odczyta to, co chciałaś powiedzieć. Tak, no chociażby dlatego, że pomijając już intencje, to mamy zupełnie inną bazę, mamy inne przeżycia, mamy inne kalki, mamy inny zasób, inne podstawy. Dlatego oczywiście, że tak. Nawet kolory, o których mówimy, każdy z nas widzi trochę inaczej. Okazuje się, że mój niebieski jest trochę inny niż twój niebieski, a może twój jest już zielony. A co dopiero mówić o słowach, o zdaniach, na które składają się słowa, które oznaczają tysiące różnych rzeczy dla każdego z nas zupełnie innych. Więc tak, no żyjemy w takim... wydaje mi się, że zakładamy właśnie większe porozumienie, bo tak jest łatwiej. No, łatwiej jest żyć w przekonaniu, że jednak jak ja coś mówię, to ty to dokładnie rozumiesz. Łatwiej mnie jest łatwiej. No, może to też jest takie przekonanie fajne, w sensie no chyba dobrze jest jednak chodzić po świecie myśląc, że się rozumiemy. I że rozumiemy świat. Tak, albo że będziemy starali się nawzajem zrozumieć. Ja chcę bardzo wierzyć w taki świat i tak chcę do niego podchodzić, że jednak staram się każdego zrozumieć, to co do mnie mówi. Tak, no na pewno, ale też ja też bym chciała, już wiedząc, jakby pogłębiając tą wiedzę i tą świadomość, jak bardzo inne i inni jesteśmy, chciałabym też jednocześnie, żebyśmy wszyscy i wszystkie budowały przekonanie, że ta inność jest wartością.
ponieważ mam wrażenie, że do tej pory budowałyśmy albo bardziej słyszałyśmy to, że jedność, że podobieństwo jest wartością. Szukamy podobnych sobie. Szukamy ludzi, którzy rozumieją, co mówimy, którzy mają podobne hobby, podobne zamiłowania, podobne poglądy. I to jest trochę nie, no to jest taka troszkę jednak na dłuższą metę, to jest to niebezpieczeństwo plemion, baniek i no i też ugruntowywania się w jednej jedynej słusznej prawdzie. Więc podkreślanie, że inność, że różnorodność jest wartością, tak jak w przyrodzie na przykład, jest bardzo ważne chyba. Tak, ja może nie do końca precyzyjnie się wyraziłam, bo chodzi mi też o to, że właśnie w tej inności się rozumieć, nie? Że chodzić po świecie i doceniać to, że jesteśmy różni i to jakby rozumieć, że ktoś może mówić trochę inne zdania niż ja, ktoś może pomyślał coś innego, w sensie, żeby mieć taki wypracowany, czuły radar może na rzeczywistość i na innego. No tak, tak, tak. To taka ciągła praca, bo też to jest ciągłe ustalanie granic i też takie ciągłe wypracowywanie tego miejsca, gdzie inność staje się już na przykład, nie wiem, wykluczaniem kogoś, że no to jest, to cały czas trzeba mieć taką czujność w sobie i cały czas trzeba gdzieś, dla mnie też dużo intuicji w tym jest, w sensie ja też dużo o wiele bardziej z czasem coraz bardziej odbieram świat, pozwalam sobie odbierać świat intuicyjnie, a mniej rozumowo, bo byłam wychowana w przekonaniu, że tylko rozumowe podejście do świata jest właściwe, a emocje i intuicje należy zachować do łazienki bądź sypialni tam. A teraz mam coraz większy szacunek i coraz większą takie zaufanie do intuicji i do emocji. A ty lubisz dyskutować z innymi o tym, jak rozumieją twoją twórczość? W sensie lubisz te rozmowy i na przykład przedstawiasz swój punkt widzenia i lubisz, jak ktoś mówi, jak coś zrozumiał, czy raczej zostawiasz to zawsze? W sensie wypuszczasz coś w świat i już oddajesz to innym? Raczej wypuszczam i oddaję, ponieważ lubię dyskutować na żywo, czy oko w oko, tak? Natomiast jeżeli chodzi o internetowe spory, czy internetowe tam przepychanki, no to ja od tego mocno uciekam, ponieważ jest to ta forma, która wyzwala w nas, moim zdaniem, najgorszy możliwy model komunikacji. I też, no też niestety jest tak, że no media społecznościowe stały się też dla wielu osób, znaczy pełnią różne role i w momencie, kiedy się ma na przykład dużo obserwujących, to pojawiają się natychmiast nie wiem, trolle, hejterzy, którzy próbują sprowokować cię do rozmowy tylko po to, żeby spełniać swoje własne potrzeby tam i realizować się. Więc ja po prostu nie wchodzę w to, bo to też mnie dużo kosztuje i jest to dla mnie przykre. Więc ja raczej się w internecie nie wdaję w dyskusję. No teraz myślę, od dłuższego już czasu masz możliwość prowadzić te dyskusje na żywo, bo Marta, słuchajcie, ma i swoją pracownię, i swój sklep w Gdyni, więc można ją odwiedzić, powiedzieć, co myślicie i co czujecie. Można, ja nie zawsze tam jestem, bywam. Jestem tam na zmianę z moim partnerem, Tomkiem Kosińskim, który jest tak naprawdę bardzo istotną osobą w mojej twórczości również, w sklepie, w pracowni, w tym co robię. Nie tylko mnie wspiera, ale też jest zarówno źródłem, modelem, takim no często źródłem inspiracji też i jakby dużo, dużo, dużo grafik, dużo memów, które zrobiłam, były wynikiem życia w parze z mężczyzną, właśnie z nim, ponieważ różnice między nami były dla mnie bardzo długo właśnie takim nieustającym źródłem inspiracji do prac.
To brzmi bardzo pięknie. No my oboje też jesteśmy bardzo zaangażowani, znaczy jesteśmy oboje feministami. Dużo też czytamy i czytamy i potem rozmawiamy na ten temat. I też cudownie jest gadać o tym z mężczyzną, który jakby mówi o swojej perspektywie męskiej. I to jest naprawdę super, super rzecz, zwłaszcza, że teraz akurat mamy też taki moment, kiedy feministki amerykańskie przynajmniej, może nie tylko, może myślę, że polskie już też, ale że właśnie jakby feminizm, jest taka grupa przynajmniej całkiem spora feministek i feministów, którzy zaczęli skupiać się na tym, jak patriarchat jest opresyjny wobec mężczyzn i jak mało o tym mówimy i jak mało modeli innych niż patriarchalne dostarcza kultura czy popkultura mężczyznom, młodym chłopcom, jak mało jest książek, filmów, jak mało jest jakichś przekazów i pomysłów na to, jak co zaproponować chłopcom zamiast takiego patriarchalnego modelu przemocowo, takiego skupionego na władzy i na rywalizacji. I to jest fascynujące i teraz właśnie czytamy oboje książkę Bell Hooks nową na ten temat i to właśnie tam bardzo mocno wybrzmiewa, że feminizm dotarł do momentu, kiedy trzeba po prostu tym mężczyznom coś zaproponować i z nimi wypracować jakiś nowy model. Bardzo Ci dziękuję za Twoją wypowiedź. Dosyć się zasłuchałam w Twoje słowa i jakoś tak mi teraz dziwnie przejść do kolejnego pytania, ale wróćmy proszę do samego tworzenia, do samego warsztatu twórczego, bo trochę już rozmawiamy, a jednak podcast jest o sztukrobieniu, więc jakbyś mi trochę mogła też opowiedzieć, jak te sztuki robisz, jakie techniki wykorzystujesz, jak powstają twoje grafiki, twoje obrazy? No ja w tej chwili w ogóle grafiki powstają absolutnie w 100% cyfrowo, najczęściej w oparciu o zdjęcia, z których korzystam na początku, potem sobie je przerabiam, miksuję, zawsze wychodzę od, ponieważ ja jednak nie mogę się uwolnić od takiego realizmu, więc wychodzę najczęściej od zdjęć i potem sobie tam rysuję dalej, co mi tam, czego potrzebuję i co wymyślę. Obraz, bo maluję, znaczy teraz ostatnio nie, ale zamierzam cały czas wrócić do malarstwa, które kiedyś uprawiałam wyłącznie i żyłam z tego. Malowałam wyłącznie akrylami, a to z tego powodu, że kiedy malowałam dyplom, miałam małe dziecko w nosidełku, Maćka, który ze mną ten dyplom malował i musiały to być akryle, bo były bezwonne, więc tak naprawdę cały czas maluję akrylami, ale mi się trochę marzy o tym, żeby wrócić do olejów, którymi malowałam na studiach w zamierzchłych czasach bardzo dawno temu, więc to jest jakby cały czas czeka. Od niedawna zakochałam się w ceramice, po prostu oszalałam na punkcie ceramiki, na którą mam wciąż za mało czasu, ale to jest moja główna forma w tej chwili takiego odpoczywania i relaksu, to ceramika. No i to tyle. Jak opowiedziałaś o tych akrylach, że musiałaś wybrać bezwonne farby, to przypomniała mi się moja rozmowa z Albinem Talikiem, chyba już sprzed ponad roku nasza rozmowa, kiedy on powiedział, że ja się go zapytam, dlaczego, bo on maluje obrazy papierem i zapytam się go, dlaczego wybrał właśnie taką technikę, skąd ten pomysł i on powiedział, że no zaczynał od oleju, ale miał dzieci w domu, a ponieważ ma pracownię w domu, no to musiał wybrać coś, z czym one będą mogły się stykać w miarę bezkolizyjnie. Tak, no to właśnie to są takie prozaiczne powody, dla których nagle się okazuje, że artystka bądź artysta wybiera jakąś technikę. Nie jest to, nie zawsze to jest wybór własny, ale czasami po prostu jest to wybór narzucony przez otoczenie, tak? I teraz mam koty z kolei, więc nie wiem jak z tym olejem będzie, muszę tutaj z nimi pertraktować.
bo to też gorzej niż z dziećmi. No to trzeba mieć po prostu pracownię gdzieś poza domem, poza dziećmi, poza kotami. Ale bez kotów smutno. No musisz znaleźć jakiś kompromis w takim razie, jakoś się z nimi dogadać, że trochę są w innym pomieszczeniu, trochę jesteście razem. Ale albo się dogadać, żeby ze mną malowały może, po prostu oddam im trochę część obrazów, będą tam paćkać, będą, może się okaże, że coś razem nowego stworzymy. Wyobrażam sobie później, jak myjesz te koty z tej farby olejnej każdego dnia. No jest to pewien problem, tak, to muszę jeszcze, może ja po prostu będę ubierać w jakieś kostiumy specjalne, w jakieś kombinezony, no nic, no będziemy musieli to przepracować, no, ale póki co, to może jednak akryle jeszcze na początek. No a póki co jeszcze wciąż na razie, jak rozumiem, tablet, więc elektronika jest mniej, najmniej chyba inwazyjna, jeżeli chodzi o... Najszybsza, tak, no zdecydowanie, najszybciej można... reagować najszybciej. Najlepiej wygląda potem w mediach społecznościowych. Marto, ty jesteś też prezeską zarządu Fundacji Kulturoholizm. Na stronie fundacji, którą właśnie z Tomaszem zakładaliście, na stronie fundacji można znaleźć następującą definicję kulturoholizmu. Polega on na utracie kontroli nad ilością spożywanej sztuki i kultury. Spożywanie dużych ilości kultury przez kulturoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem sztuki. I jakiej ty sztuki nadużywasz? Wszelakiej, czy jakiejś konkretnej? I czy uważasz, że kulturoholizm to jest dobry holizm? Trudno powiedzieć, czy uzależnienia są, że trudno nazwać jakiekolwiek uzależnienie czymś dobrym, ale na pewno należy zauważyć, że jesteśmy obecnie społeczeństwem uzależnionym. Wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni, wszyscy i wszystkie. I wobec tego, że my też wiele czasu z Tomkiem na ten temat myśleliśmy jako niewolni, nie całkiem wolni od różnych uzależnień, to właśnie stwierdziliśmy, że być może najlepszym, ponieważ wiadomo, że uzależnienie leczy się innym uzależnieniem. Z uzależnienia się nie da tak całkiem wyjść. Najczęściej zastępuje się takie niebezpieczne uzależnienie zagrażające życiu, zastępuje się innym uzależnieniem, które nie jest aż tak niebezpieczne albo w ogóle nie jest niebezpieczne. I uznaliśmy, że kulturoholizm jest pewną taką fajną i zdrową opcją, biorąc pod uwagę jeszcze, że na przykład ruchy AA są bardzo często związane zawsze są związane z religią katolicką w Polsce, my jesteśmy niewierzący, jesteśmy ateistami. No i uznaliśmy, że być może jest to opcja dla osób, które nie chcą albo nie są w stanie iść w religię. Zresztą ja uważam, że religia jest źródłem wielu cierpień, wszelkie religie na świecie. I uznaliśmy, że być może kultura jest tym, uzależnienie od kultury jest jednym z najlepszych uzależnień, jakie mogą być. Ja jestem uzależniona od tworzenia, od konsumpcji mniej, coraz mniej. Coraz mniej, ponieważ ciągle brak mi czasu i zawsze, jeżeli mam wybór, to wolę przeznaczyć czas na tworzenie niż na konsumpcję kultury. Czasami można to jakoś ze sobą połączyć, ale rzadko. No i taką tezę postawiliśmy i póki co jeszcze nikt się nie skarżył. Nie spotkałam jeszcze nigdy człowieka, który by uznał, że kultura jest bardzo niebezpieczna i bardzo źle zrobiła mu w życiu. No to dobrze brzmi, to brzmi dobrze, więc może właśnie wszyscy powinniśmy się przerzucić na taki kulturoholizm. A wy jakoś go propagujecie w fundacji? W sensie jakieś działania prowadzicie, żeby zarazić innych tym właśnie
uzależnieniem? Tak, no Fundacja Kulturoholizm powstała, no to już, nie wiem, z 10 lat temu, czy jakoś tak, w Częstochowie, w której wtedy mieszkaliśmy, to moje rodzinne miasto. I tak naprawdę założyliśmy ją po to, żeby móc realizować festiwal sztuki w przestrzeni publicznej w Częstochowie. Festiwal sztuki współczesnej, bardzo współczesnej, krytycznej, młodej, takiej, której w Częstochowie nie było. Po prostu nie docierała tam i nadal nie dociera, myślę. Chociaż nie wiem, bo się wyprowadziłam, wyprowadziliśmy się z Częstochowy. Festiwal miał 7 edycji i był wspaniałym wydarzeniem, które organizowaliśmy we dwoje przez cały rok. Tygodniowy festiwal sztuki, tak dla dwójki osób to była praca na cały rok. No i był naszym takim bardzo, bardzo ukochanym dzieckiem i po 7 latach zawiesiliśmy festiwal z uwagi na różne takie zewnętrzne przyczyny wynikające z pewnego niezrozumienia naszym zdaniem, naszej idei i idei współpracy przez miasto. Potem niedługo po tym się wyprowadziliśmy. 2 lata temu przeprowadziliśmy się do Gdyni. I tutaj powoli się zapuszczamy korzenie, rozglądamy się. I niewątpliwie wrócimy do działalności fundacji, do działalności kulturoholicznej. Natomiast jeszcze nie mamy pomysłu, co i jak, bo najpierw musimy rozpoznać dobrze teren, żeby uniknąć błędów, które popełniliśmy w poprzednim miejscu naszej działalności. No i na pewno prędzej czy później wrócimy do szerzenia nałogu. Wspaniale. Słuchajcie, polecam Wam śledzenie działań w takim razie Marty i Tomasza i fundacji. Fundacja ma swoją stronę, więc domyślam się, że jak tylko wrócicie, to pewnie tam od razu będzie można znaleźć jakieś informacje. Myślę, że doskonały moment jest teraz, żeby zapytać cię, co u ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej, czego możemy się spodziewać. I biorąc pod uwagę, że my się nagrywamy, dzisiaj jest 4 sierpnia, a rozmowa pojawi się nie w przyszłym, ale jeszcze w kolejnym tygodniu. Więc może coś powiesz o przyszłości, a to już będzie w przeszłości. Dobrze, to ja wtedy będę właśnie na tygodniowych wakacjach. jak to się wydarzy, to będę na tygodniowych wakacjach i będę odpoczywać całkowicie. No ja cały czas w tej chwili głównie skupiam się na twórczości, na współpracy z gazetami, na ilustracji. Czyli robię w tej chwili coś nowego dla mnie, znaczy już nie takiego nowego, bo to już od jakiegoś czasu, ale robię rysunki bez tekstów, ilustrujące cudze teksty, co jest fajne i wymaga zupełnie innego myślenia ode mnie. Współpracuję na stałe z Tygodnikiem Polityka i z Wysokimi Obcasami. Oprócz tego mam różne takie krótkie, doraźne współprace przy różnych projektach, czy to feministycznych, czy to jakichś aktywistycznych, bo ja chętnie wchodzę w takie rzeczy. Wiem, mogę zdradzić już prawdopodobnie tak na... No, nie podpisałam jeszcze umowy, ale prawdopodobnie na 90% będę drugi raz już z rzędu na początku września robić portrety nominowanych w plebiscycie Warszawianka Roku. W zeszłym roku robiłam takie portrety, to była wspaniała praca, bo ja bardzo lubię portrety, jeszcze zwłaszcza takich fantastycznych, żyjących, współcześnie działających kobiet, naprawdę wyjątkowych. Więc na pewno, no, jeżeli się to uda, to bardzo, bardzo, bardzo się cieszę na to. Niedawno skończyłam 2 murale, pierwsze takie duże w swoim życiu. To też było dla mnie wyzwanie, bo fizyczne przede wszystkim, ale
to było fajne. A gdzie można te murale zobaczyć? No murale powstały, niestety nie można ich zobaczyć, bo powstały dla firmy IT w Gdyni, która tutaj wewnątrz, w ich biurach, przedstawiają między innymi takie znane naukowczynie z branży IT. Mam w planach, marzy mi się kiedyś stworzenie komiksu i tak chodzę i myślę o tym cały czas, jaki by to był komiks i o czym to wiem, ale no to na pewno nie prędko, bo to jeszcze dużo pracy ode mnie wymaga i dużo myślenia na ten temat. No i też bardzo chciałabym uczyć się dalej ceramiki i bardzo chciałabym rozwijać się w tą stronę. Kiedyś w przyszłości marzę o pracowni ceramicznej, ale to też nie prędko. Ale tak off topic, bo dromaderki to był już komiks pierwszy, prawda? Taki krótki, nieduży komiks, który powstał w Częstochowie, ponieważ właśnie pod Częstochową niedaleko w Herbach była granica trzech zaborów i w związku z tym tam bardzo mocno działały kobiety związane z bojówki PPS-u zwane dromaderkami, dlatego że wykorzystując tą ultra niewygodną modę, gorsety i te duże suknie, były w stanie pod tymi ubraniami przemycić 3-4 razy więcej dynamitu, broni i bibuły niż mężczyźni. I były w stanie przenosić mauzery, jakieś kilkadziesiąt kilogramów dynamitu, kilkaset nabojów. I ta działalność była bardzo brawurowa. Między innymi Aleksandra Szczerbińska, później Piłsudska, druga żona Piłsudskiego, była dromaderką. I ona również była związana mocno w budowanie siatki tych dromaderek. To było kilkadziesiąt, może kilkaset. Tak naprawdę nie wiadomo, bo nikt szczególnie nie bada w tej chwili i ich herstorii kobiet, które miały brawurowe przygody, opisywane między innymi przez Aleksandrę Szczerbińską w jej pamiętniku. One ryzykowały życiem, groziło za to rozstrzelanie. No i naprawdę, naprawdę były fenomenalne i miały naprawdę fantastyczne przygody i kilka z tych przygód właśnie jest w tym moim komiksie o dromaderkach. Czyli zapowiada się dość intensywny czas przed tobą, poza tymi tygodniowymi wakacjami, to ciągle coś się dzieje, ciągle działasz. Ja bardzo intensywnie pracuję, ja bardzo dużo pracuję i... No, uzależnienie od kultury po prostu, tak jak mówiłaś, uzależnienie od tworzenia. Tak, dużo, dużo pracuję, dużo robię, oboje z Tomkiem dużo pracujemy, dużo robimy. No, chyba to jest nasz sens życia po prostu. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać mimo albo nawet jeżeli online. To było to bardzo miłe spotkanie, dzięki. Dziękuję bardzo, mnie również było bardzo miło. Stawiając kropkę, Wam dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Martą. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to nieustannie zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za 2 tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.